Jak zrobić coś nowego, by na powrót zachwycić się życiem? Chyba trzeba wrócić do tablicy i na nowo zrewidować swe granice. Puścić, jak zwykle, pozwalając na talent, by użył swej magii, rysując kotwicę. Lecz czasem trudno, by się nie powtarzać, nie zanudzić innych na śmierć. Gdy raz już coś zrobimy, łatwo jest się tego samego spodziewać. A jednak nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. To umysł, jak transformator, opisuje to, co widzi. Kalejdoskop wszystkich zmiksowanych wrażeń, idei, uczuć, obrazów, słów, których się nauczyliśmy. To jak betoniarka, co miesza swą zaprawę, wprawiając słowa w ruch, uprawiając taniec. Kolektywną mapę słów swą tkając, bo przecież wszyscy rozumiemy podobnie, choć inaczej możemy to widzieć. I przychodzi kryzys, brak wiary z niedoli, gdy próbujesz z siebie wykrzesać namiętność. Ta jednak przychodzi falami, nieliniowo. Tak można z pracy swej zrobić opis procesu, jak nią samą się wykonuje. Jak rzeczywistość zjadająca swój ogon, na żywca pozwalając się w sobie wydalić. Najgorzej jest się zatrzymać w uczuciach wątpliwości, jak podczas nauki jazdy na rowerze. Musisz się puścić i podążać przed siebie, nawet nie wiedząc, gdzie cię to zaprowadzi. Jak przed niewiadomą, którą masz przed sobą, co niepokojem wypełnia głowę. Lepiej przerobić uczucia na wartość tego, w czym jesteśmy najlepsi. Człowiek niczym kowal kuje swe żelazo, uderzając młotem w swą głowę, udoskonalając swe własne idee, będąc uzależnionym od uczucia zbliżenia się do doskonałości, które jak zwykle i tak nie osiągnie. I tak nie ma mnie i nie ma ciebie, nie ma nas, a chwila trwa w wieczności, przenikając to, co bezforemne. Może powinniśmy nauczyć się myśleć o nicości, może nie sprawia tak wiele bólu, co lęk, którego unikamy, a który w medytacji przeradza się w miłość, jak rozpoznanie tego, kim jesteś naprawdę, nieskończonym oceanem energii, co dryfuje wszędzie między światami, w rytm tej jednej melodii. Boż, co ja tu napisałem? Aha, to wszystko jedno, liczy się dyscyplina. Gdy robimy jedno, wtedy wątpliwość znika, nie chodzi o co, lecz jak. A może obydwa wspólnie ze mną tańczą? Wiem, to zależy od chwili, bo przecież wszyscy stoimy w chaosie, który ma jeden wspólny atraktor, co przyciąga nas w pewnym kierunku. Co to za kierunek? Dokąd wszystko zmierza? Nie ma pewności. Czy człowiek ma pokazać swe słabości? A może podbijać niebo i gwiazdy? Osiągnąć nieśmiertelność, wieczność duchową. Ale wyjdźmy na chwilę z naszej ramy. Przejdźmy się po korytarzu koncepcji i sprawdźmy, które podobają nam się najbardziej. Idea szczęścia, idea rozwoju, idea zmiany. Przydałaby się też komunikacja i może jakaś inspiracja, ale lepiej nie oczekiwać za dużo, by nie zostać przygniecionym przez swój własny umysł. O, mam! Wideo, które zrelaksuje drugą osobę, dzieląc strumień swych myśli, nim ktokolwiek zdąży się znudzić tym wszystkim. Jak dawno, dawno temu, gdy byłeś jeszcze małym dzieckiem, marzyłeś o tym wszystkim, jak kiedyś się wydarzy. Kiedy już dorosłeś, rzeczy zaczęły się fiksować. Droga już wybrana, pozostało nią podążać. Tak wiele odkryłeś i jeszcze wiele cię czeka, lecz nie jesteś już dłużej dzieckiem. I wrócić do tamtych chwil na stałe się nie da. Później, gdy dojrzejesz i starzeć się będziesz, życie będzie przygotowywać cię na ostatni akt, by skoczyć w głąb przepaści i spadać tak przez wieczność. Może napotkamy tam na nic, a może na coś innego. Co to wszystko oznacza? Nawet gdy mamy poczucie, że przecież wszystko jest oczywiste. Wstaję rano, pracuję, idę na zakupy, dbam o siebie, leżę, śpię. To jak tunel w kierunku nieznanej. Im dłużej szukasz, tym więcej rzeczy cię zaskakuje, przynosząc głębszą egzystencjalną ulgę. A tak łatwo jest się nabawić psychologicznych zaburzeń, bo natura umysłu jest jak płatek śniegu. Rozłożysta i wrażliwa. I jednocześnie tak bardzo nas zaskakuje,
jak zdolności poznawcze mózgu, co z czasem sam się regeneruje. I przejrzystość tych wszystkich zjawisk bezforemnych, a tak przecież nam wszystkich potrzebnych, jak twórczość starająca się wyjaśnić to wszystko, a której często ludzie nie doceniają, projektując jak zwykle własne przypuszczenia, oceny z żądzy arogancji wyższości ponad wyższością, która uczuciem złudnym jest jak duma, co rozpuszcza się z chwilą, gdy się potykamy, upadając na kolana, brudząc swoje nogi. O tak, wielce wszyscy będziemy żałować, a trzeba było nie wkładać wszystkich jaj do koszyka, a trzeba było słuchać się tych wszystkich mądrości. Ale czy wtedy odważyłbyś się na swój skok wiary? Czy nie tkwiłbyś na wieczności w poczuciu wahania, próbując urzeczywistnić jakiekolwiek starania, wciąż tylko siedząc, płacząc smutku, ocierając łzy zwilżoną chusteczką, czekając na odpowiednią chwilę, lub gdy przyjdzie ta, na którą czekasz aż wytrze łzy, tuląc do serca, naprawiając wszystko. Może tak naprawdę nie chcemy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Wtedy cała zabawa straciłaby sens. Jak próbując przetrwać w miejskiej dżungli, w świecie, w którym rządzi pieniądz, informacja i władza, a prawda rzucana na prawo i lewo miesza się z błotem. Także już tak nikt jej nie chce słuchać. Lepiej iść na plac zabaw i się pochuśtać, piwa się napić. Na huśtawce. Na tej huśtawce. Życie w prosty sposób śmieje się nam w twarz. Jakbyśmy mieli brać wszystko na poważnie od samego początku. Tak, bo będzie miało to znaczenie za 100 lat. Albo w kolejnym wcieleniu. Boże, bylebym nie musiał zaczynać wszystkiego od początku.